Dzień dobry, witajcie. Ja już teoretycznie jestem po pracy, powinienem ruszać do domu, ale postanowiłem, że dogram jeszcze jeden odcinek, ponieważ drema zbliża się dużymi krokami i przez kolejne tygodnie tych filmów, realizacji związanych z samymi targami będzie coraz więcej. Dla nas oczywiście jest to niesamowite wydarzenie, na które czekamy, ale ogrom pracy, który również jest przed nami, nie ma końca. Więc dzisiaj stoisko targowe. Jak to wygląda? Dlaczego taka inaczej? Zaraz Wam wszystko opowiem. Jest duże. Powiększyło się w międzyczasie. Nie jest już 100 metrów, tak jak miało być na początku, tylko prawie 180 metrów. Więc jak Litka stanie na końcu, to będę musiał naprawdę mocno się wysilić, żeby ona mnie usłyszała. Dlatego się to powiększa, ponieważ rzeczy, które będzie na tym stoisku, jest dosyć sporo. I tutaj po uzgodnieniu z MTP, ponowne wielkie ukłony, zdecydowaliśmy, że jednak to powiększymy, żeby było troszeczkę luźniej. I teraz dzisiaj tutaj chciałbym Wam pokazać samą konstrukcję drewnianą, która będzie w centralnej, środkowej części naszego stoiska. Duże wyzwanie, powiedzmy, przede mną, delikatnie mówiąc, ponieważ chciałem, żeby tam było oczywiście sporo litego drewna, więc się ono pojawi. Ale taka konstrukcja, jaką sobie wymyśliłem, oczywiście wymaga odpowiedniego przygotowania. Musi być to miejsce w 100% bezpieczne dla Was i dla nas. Więc oczywiście zwróciłem się do specjalistów. Tutaj firma Dietrich. Kiedy zapytałem o pomoc, powiedzieli: oczywiście, Jarek, pomożemy. Więc ja oddaję, że tak powiem, to pole specjalistom. I tutaj Piotr Leń stanął jak zawsze na wysokości zadania. Włączamy komputer i zobaczycie, jak stoisko powstaje właśnie w aplikacji Dietrich. Lecimy. Model stoiska Dom i Drewno na targach Drema składa się z czterech ścian. Dwie z nich są symetryczne oraz podłogi górnej i podłogi dolnej. Przejdźmy teraz do konstruowania samej ściany. Zaczynamy od wstawienia podwaliny 10x14. W kolejnym kroku wstawiamy górny oczep z przekroju 14x14. Linie wymiarowe pomagają nam ustawić elementy. Oczep górny wymaga wydłużenia ze względu na wysunięcie górnego stropu. Ta wielkość to 56 cm dla początku, jak i końca tego elementu. W kolejnym kroku wstawiamy trzy słupy. Ich połączenie jest jakby odmienne. Składa się z połączenia na pół czop. Wstawiliśmy słup centralny, skrajny słup z lewej oraz z prawej strony. Teraz wstawiamy rygiel. Przesuwamy sobie wymiar i wstawiamy rygiel 14x14, gdzie oba elementy, czy oba końce mają połączenie na płuczowie skłuczy ogon. W kolejnym kroku będziemy wstawiali słupki wewnętrzne w polach między słupami głównymi. Też te elementy mają połączenie na płuczowie skłuczy ogon. Przesuwamy linię wymiarową, aby poprawić widoczność. Skorzystamy z geometrii pomocniczej, aby ustabilizować, określić położenie zastrzałów. Będą one odsunięte o 10 cm w stosunku do elementów typu słupy. Teraz możemy wstawiać zastrzał. Jest to element wykonany z przekroju 12x12. Jest również połączony z ryglami za pomocą półczopu jaskółczy ogon. Wkładamy po kolei elementy do strony pierwszego pola, jak i pola numer 2. Elementy naszej ściany możemy zapisać do biblioteki i wykorzystać już wykonaną pracę w formie bloku, wstawiając do ściany numer 3.
Teraz przechodzimy do konstruowania ściany numer 2. Zaczynamy od podwaliny, tak jak i poprzednio, 10×14. Następnie wstawiamy górny rygiel. Tym razem mamy do czynienia już z przekrojem 14×14. Wstawiamy dolny rygiel. Teraz już połączenie będzie na jaskółczy ogon do słupów. Wstawiamy teraz trzy słupki wewnętrzne, też połączone na półczob jaskółczy ogon. Wykorzystujemy do tego celu punkty lokalizacji, czyli punkt środkowy. I podobnie postępujemy w pozostałych przypadkach. Tak jak i przy ścianie numer 1, tak jak i w tym przypadku korzystamy z geometrii pomocniczej, kopiując równolegle linie krawędzi elementów 3D. Program pozwala nam na tego typu działanie, czyli krawędź elementu 3D może nam wygenerować geometrię pomocniczą w postaci linii 2D. Następnie wstawiamy zastrzały, orientując je w stosunku do elementów dolnego i górnego rygla. Praca wykonana, mamy gotową ścianę. Przechodzimy teraz do wykonania podłogi. Dystrybuujemy legary w rozstawie co 62,5, czyli pod moduł płyty OSB. Robimy to w kierunku pionowym, jak i w kierunku poziomym. W kolejnym kroku wykonamy ruszt, czyli elementy między sobą połączymy na nakładkę. Wybieramy pierwszą grupę elementów, będą to elementy poziome, drugą grupę elementów, elementy pionowe, elementy referencyjne dla pierwszej grupy oraz dla drugiej grupy. Określamy głębokość nakładki, tu w tym przypadku jest to 5 cm, czyli pół na pół, ponieważ legary mają po 10 cm. Teraz przechodzimy do górnego stropu. Tutaj dystrybucja już nie jest narzucona nam ze względu na płytę. Mamy pełną swobodę. Rozmieszczamy elementy, aby były one symetrycznie. W kolejnym kroku wstawimy blokady, elementy stężające, które nam zabezpieczą nasz strop, aby nie podlegał wypaczaniu. Poza tym też stężą naszą konstrukcję. Korzystamy z elementów połączonych na półczob jaskółczy ogon. Jest to bardzo efektywne i fajne połączenie. Jest to połączenie samonośne, nie wymaga dodatkowego łącznika, połączenie się kleszczy. W związku z tym w przypadku elementów poziomych, takich jak belki stropowe, jest wykorzystywane dosyć często. Wymaga w tym przypadku szablonu lub można to wykorzystać, czy jakby wykorzystać taką obróbkę na centrach sterowanych numerycznie. Zostały nam jeszcze zostawienia potrójne, elementy w odstępie potrójnym. Poprzez przesuwanie linii wymiarowej i przyciąganie się do linii wymiarowej możemy bardzo sprawnie wykonać całą tą operację. Ostatnie pole do wypełnienia i mamy już temat zakończony. Czyli mamy górny strop w takim figlarnym, fikuśnym układzie przewiązek. Teraz przystępujemy do eksportu modelu do formatu SketchUpa, do formatu SKP. Podajemy nazwę, określamy, jakie elementy mają być wyeksportowane. Program wyeksportował nam do formatu SKP. Otwieramy SketchUpa i mamy model. Jak widzimy, tekstury, jak i geometria jest idealnie odwzorowana, więc można dalsze prace przeprowadzić już w SketchUpie. Dziękuję. I jesteśmy już ponownie, tym razem ja jestem przy aplikacji SketchUp. Jest to wersja 2018 i tutaj zaimportowany już właśnie model z aplikacji Dietrich. Zmieńmy sobie tutaj, to był widok taki izometryczny, a teraz już w SketchUpie możemy sobie włączyć trochę perspektywę. Myślę, że lepiej to dla oka wygląda, tak bardziej naturalnie.
Niezła kratownica na podłodze, nie? No ale tutaj sklejka będzie 18, więc musimy to przewidzieć, żeby nam się to wszystko po prostu nie uginało, jak się pojawi tam większa liczba osób. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda w całości? Proszę bardzo, przechodzimy do drugiego SketchUpa, a tutaj nasze całe stoisko w pełnej krasie. Te kwadraciki zrobiłem metr na metr, więc widzicie mniej więcej, jak to będzie wyglądało i to już jest jakby projekt zatwierdzony przez MTP, więc tak to będzie wyglądało. Oczywiście te maszyny, które tutaj są wstawione, to jest jakby model taki, wiecie, na rybę tak zwany, który pokazuje tylko część warsztatową, bo tutaj będą maszyny z naszego warsztatu. I teraz uważajcie jeszcze to. Ta-da-da-da-da. Bo, nie wiem czy wiecie, od 14 do 15 mam drzemkę. I nie ma niestety na to mocnych. Organizm jest przyzwyczajony do tego, więc tak być musi. Targi, nie targi. Drzemka jest obowiązkowa. Żart. Kasujemy. I tutaj mamy oczywiście co? Tak jest. Unhide stolik. Stolik tak naprawdę, gdybyśmy chcieli coś przekąsić, kto łyknął, że wstawiłem łóżko na targi. Zobaczymy. Dobra, więc tak to wygląda. Stoisko jest olbrzymie. Będzie sporo miejsca. Tutaj te krzesła to są eksponaty. Eksponaty ze starcia mistrzów. Czyli to są wasze prace, nie? Będzie można pomiędzy nimi chodzić na czerwonym dywanie. Tak? Ten kolor to nie przypadek. Tutaj taśmówka jest wstawiona, ale tutaj jest oczywiście będzie więcej miejsca na nagrody, żebyście mogli zobaczyć i osoby, które nie zdecydowały się wziąć udziału, to będą mogły zobaczyć, co tak naprawdę straciły, co im przeszło koło nosa. Ławeczki, będą nasze ławki tutaj z Domi Drewno, więc będziecie mogli sobie usiąść, odpocząć. Będzie jeszcze jeden monitor tutaj w środku, bo obawiałem się, że jeśli będziemy gdzieś w tym miejscu, no to po prostu nie będziemy widzieć tych monitorów nad głową, a również zależy nam bardzo na tym, żebyście mogli widzieć naprawdę blisko, być tych naszych przyjaciół zaproszonych. Ale obawiałem się tam właśnie, że jeśli na przykład trzy osoby staną przed taką strugnicą, to po prostu zasłonią wszystko, więc tam będzie bardziej miejsce dla kamery i na monitorach będzie można zobaczyć sobie to bliziutko. Będzie też kilka ciekawych, mam nadzieję, deseczek, które gdzieś tam i my mamy i dojadą jeszcze. Będzie jeszcze miejsce małe na materiał, na którym będziemy pracować w czasie targów. No, tak to wygląda, nie? Jak wam się podoba? Bo mi osobiście podoba się niesamowicie. Trochę tutaj pracy oczywiście było, nie tylko mojej, żeby takie coś mogło powstać. MTP jak zwykle tutaj stanęło też na wysokości zadania i jest to pod ich bacznym okiem wszystko realizowane. A tutaj zobaczymy sobie, czy uda nam się. Jest. Jest, słuchajcie. Rendering w czasie rzeczywistym na engine V-Ray. Tak, i teraz sobie wejdziemy na przykład tutaj do strugnicy. Tak, wszystko działa. Tutaj oczywiście nie ma tekstur V-rayowych, czyli takich już naprawdę wysokiej rozdzielczości i ze wszystkimi parametrami, ale do V-raya w SketchUpie jeszcze dojdziemy, nie? Jak zrobić porządną wizualizację. Dobrze, dziękuję wam w takim razie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym filmie, gdzie zaczniemy realizować tą całą konstrukcję. Sam się nie mogę doczekać, bo to świetna praca przy takich dużych przekrojach. Dobra, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.